W Szpitalu Bielańskim otwarcie dwóch odremontowanych i unowocześnionych oddziałów – chirurgii naczyniowej i wewnętrznego. Nowy oddział chirurgii dysponuje 15 łóżkami oraz zespołem zabiegowym z hybrydową salą zabiegową. Oddział wewnętrzny to 21 nowych łóżek, tak bardzo potrzebnych stolicy. Remont obu oddziałów i wstępne wyposażenie to 4 miliony z budżetu miasta. Lato w mieście rozpoczęte. Rozpoczęte piknikiem, bądź bezpieczny latem. Było wiele atrakcji przygotowanych przez rozmaite służby mundurowe. Tu odciski palców. Na uczniów warszawskich szkół czekają w tym lecie 134 wakacyjne placówki edukacyjne. Przygotowano w nich ponad 14 tysięcy miejsc, to blisko o 2 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Zaplanowano zajęcia rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne, teatralne, a także wycieczki, wyjścia na seanse filmowe, spektakle teatralne, warsztaty muzealne i wiele, wiele innych. Program Lato w mieście jest w całości finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę. W Muzeum Narodowym można obejrzeć najcenniejsze zabytki sztuki japońskiej z polskich zbiorów. Jest tu około 300 obiektów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Rzeźby w drewnie, kości czy metalu. Wspaniała XVII-wieczna porcelana i wyroby z laki sprzed 400 lat. Wystawę arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich można podziwiać w Muzeum Narodowym do 9 sierpnia. Na krakowskim przedmieściu zakończenie warszawskiego tygodnia ruchu drogowego. W symulatorach jazdy i dachowania można było przeżyć bezpiecznie te dramatyczne momenty, mogące zdarzyć się podczas wypadku. No, może nie aż tak szybko. Na Królewskiej pokazy kaskaderskie. Co dzieje się, kiedy jedziemy za szybko? I jak się zachować w przypadku potrącenia? Dlaczego 10 km na godzinę mniej ma znaczenie? I co dzieje się z pasażerem, gdy dachowanie jest prawdziwe. Oczywiście nikomu nic się nie stało, ale widać, że warto uważać, warto zwolnić, żeby nie brać udziału w takich prawdziwych sytuacjach w roli głównej. To był finał 19 edycji Grand Prix Ursynowa w pływaniu. 6 miesięcy zmagań, blisko 300 startujących. To bez wątpienia jedna z ulubionych konkurencji sportowych mieszkańców Ursynowa. Do zmagań przystąpić mogli wszyscy chętni. Najmłodsza zawodniczka miała lat 5, najstarszy zawodnik 85. Podczas 6 meetingów pływackich gromadzono punkty. Teraz rozstrzygały się losy pucharów. Nagród i zwycięzców było wielu. Naszym zdaniem wszyscy startujący zasłużyli na ogromne gratulacje. www.um.warszawa.pl